up. I claimed you so proud and openly. And when times were rough, when times were rough, I made sure I held you close to me. So call out my name. Witam Cię blutko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Kłamstw i Tajemnic. Mamy obecnie sobotę, jest godzina 7. Vivi będzie teraz wstawać. Zobaczę sobie również, co porabia Sami. Okej, Sami jeszcze śpi. Nasza kuchnia trochę brudna jest, więc będziemy musieli też tutaj posprzątać. Spojrzę jeszcze na sekundę, jakie Ty masz potrzeby. Dobrze, tak więc jesteś głodna, więc idziemy od razu gotować, wydaje mi się. I zrobimy jakieś śniadanie, więc klikamy sobie tutaj. Klikniemy sobie na książkę, przepisy i zobaczymy śniadanko. I zrobimy pomidory na toście na przyjęcie. Okej, kupiłam Semi ten stół, dzięki któremu będzie mogła sprzedawać. I jak będziemy mieli trochę więcej tutaj tej kasy, to kupię drugi stół, tak żeby właśnie Vivi miała swój osobny stół. Dobrze, kochana, ty przyszłaś sobie porozmawiać. W międzyczasie, gdy Semi gotuje, to będziecie sobie rozmawiały. Czy ty ją prosisz? O, patrzcie, ona o coś się ją pyta. Nawiązywanie przyjaźni. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pewną osobą, ale ona zdaje się za mną nie przepadać. Jak sprawić, żeby mnie polubiła? Po prostu zachowuj się przyjaźnie, postaw na jeden wielki gest. Myślę, że Sami jej odpowie, no po prostu zachowuj się przyjaźnie. Okej. O Boże. Taka szczęśliwa jest z tej rady. Viviano, jeżeli chodzi o Twoje potrzeby, Ty mogłabyś skorzystać. Skoro tutaj przyszłaś, to pójdziesz skorzystać na dole i zaraz zajmiesz się jeszcze naszymi zwierzaczkami. Skorzystaj. Nasz talerzyk damy tutaj. Czy do śmieci wyrzucimy?
bo my talerze w Simsach wyrzucamy do śmieci. Niestety. Okej, czekaj, 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 sekund 5, kobieto. Bo chciałam, żebyście sobie razem zjadły, ale chyba to nie wyjdzie. Dobra, czekaj. Niech ja ci to przeniosę. Nie jedz, nie jedz, wstań. Jak ja cię nie dopilnuję... Okej, ty sobie weźmiesz tutaj, ale poczekasz na Vivi, a w międzyczasie weź może wyczyść tutaj ten blat, bo jest bardzo brudny. Okej, Vivi, ty już się umyłaś pięknie. Jakie ty masz myśli znowu? Chciałabyś porozmawiać z obiektem uczuć. Znowu chciałaby porozmawiać z obiektem uczuć. To było w ostatnim odcinku, ale widać, że w tym odcinku również ma... na to wielką ochotę. No dobrze. Bianka do nas dzwoni. Bianeczko, co ty byś od nas chciała? No, hej Samantha, myślę, że ja i Christopher Volkov powinniśmy się zaprzyjaźnić. Myślisz, że dobrze by było się z nim spotkać? Według mnie warto spróbować. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, nie radzę. I odpowie, dobra, spróbuj. Niech sobie próbuje. Ale Sami wciąż ma na nią nerwa za to, co się stało. W ostatnim odcinku, za te randki, które ona jej zgotowała. Ale przynajmniej dzięki niej poznała też Ainara, który, jak widzieliście na kascence, no, spodobał jej się. Spodobał jej się. Ty Sami, kochana, myślę, że zaczniesz już tutaj gotować, tak żebyśmy mogli coś sprzedać na tym stole i będziemy wszystko podliczać. To odłóż do lodówki. To jest zadanie domowe. Okej, więc stop na chwilkę. Grasz sobie w grę i będziesz grała sobie... Graj w grę Simowie na zawsze. Dobra, to graj sobie w to, dopóki nie ogarniesz sobie jakoś zabawy. Natomiast ty co byś chciała z Bianką robić? Porozmawiać z nią. No tak, ty masz wielką potrzebę porozmawiania z nią i chciałabyś jakąś imprezę. Znowu, co to tutaj jest? Chciałabyś jakąś imprezę zorganizować. Dobrze, kochana, więc ty posprzątaj. Aha, do śmieci, bo tutaj tylko do tego śmietnika nie możesz tego wyrzucić. No nie wiem. Nie wiem. No dobra, no ale idź, skoro idziesz tam wyrzucić, to idź. Myślę, że ty, kochana, zaczniesz jakieś wypieki tutaj organizować, skoro musimy zorganizować dzisiaj tą sprzedaż przy tym stole, więc pieczenie, chleb z rodzynkami, dawaj. Na razie za wiele, ale nie wiem, czemu my tylko to możemy zrobić tutaj, jeżeli chodzi o pieczenie. Może, o, patrzcie, jaki zlew jest brudny, będzie trzeba to zaraz wymyć. I tutaj może stąd będzie więcej opcji. Piecz, no tutaj jest więcej opcji, więc coś z tych ciast też zrobimy. I tutaj może też by coś było. Kup składniki, przygotuj jedzenie, napoje. Dobra, więc ona niech na razie sobie tu pogotuje. Jak upiecze ileś tam tych rzeczy, to zorganizujemy tą wyprzedaż i chciałabym też potem wziąć jakieś zlecenie, ale zlecenie to może weźmiemy sobie kolejnego dnia, bo nie wiem, czy dzisiaj zdążymy ogarnąć obydwie rzeczy. Samantha chyba dobrze się bawi. Czy powinna przyznać, że lubi pieczenie? Tak, jak najbardziej. Blog i zrobimy ogólne i ogólny post osobisty. A potem będziemy odpisywać na komentarze i zajmiemy się też naszymi czytelnikami. I chcemy porozmawiać z Joe bardzo. No i ta tablica znowu. Wiecie co? Muszę wam coś powiedzieć, jeżeli chodzi o liceum. To zmieniłam liceum, mimo że tamto liceum jest przepiękne. Ktoś do nas dzwoni. Mimo że tamto liceum jest przepiękne i cudowne i na pewno będę wciąż do scenek go używała, to jednak no strasznie dużo rzeczy tam nie działa, bo jest przeogromne. I po prostu wzięłam liceum od SimLisi. I to liceum jest dużo mniejsze i mam nadzieję, że nie będzie tyle błędów i może jadalnia mi zacznie działać. Zobaczymy. Kto to jest? Angelo Morlind. A kim pan jest tak w ogóle? Czy my pana znamy? Jakiś podejrzany typek do nas wpadł? No nie wiem, chodź tutaj Sami i zobacz, co to za pan jest. Zaproś do środka. Ja wiem, czym będziemy zapraszać do środka obcego pana. Przywitaj się z nim. Bioderka. Kumpelskie, piątka, obejmij czule, no raczej nie. Poszłaś sobie, pana nie zauważyłaś. Przyjacielskie potrząsanie. Wesołe przywitanie, no chodź, kochana. Wesołe przywitanie, bo nie wiem, co to za pan jest, nie wiem, co on od nas chce. Czy to nie jest czasem jeden z nauczycieli? Nie. Nie wygląda. No, podobny taki trochę, ale... No tak, no i co pan od nas chce? Czemu pan do nas przyszedł? Przepraszam bardzo.
Viviana zdobyła 100 nowych obserwujących, ma ich teraz 1390, świetnie. No i dobrze, no nie wiem co pan chce, w każdym bądź razie my idziemy do środka, bo my jesteśmy zajęci i my musimy tutaj dosyć sporo piec, więc proszę pana, nie mamy czasu zbytnio, bo musimy sprzedawać rzeczy. Dobra, więc pieczemy i zrobimy castella, niech będzie, chodź tutaj kochana. A gdzie ty dałaś chleb, kobieto? Nie, czekaj, gdzie ty dałaś chleb? Czy ty tego nie skończyłaś zrobić? Czy wywaliłaś gdzieś? No nie wiem. Patrzcie, no nie ma chleba. Chyba, że... A, wyniosła do salonu, no tak, no przecież... Dobrze, więc myślę, że to schowamy do lodówki. I wszystkie rzeczy będziemy chować do lodówki, a potem to wyciągniemy po prostu na nasz stół, dzięki któremu będziemy mogli tutaj sprzedawać. I będziemy sprzedawać przed domem. Dobrze, tak więc zrobimy, co byśmy mogli jeszcze tutaj, kochana, zrobić, jeżeli chodzi o wypieki, to zrobimy... Zrób babkę cytrynową. Patrzcie, patrzcie. Okej, gdzie ty idziesz? Oczywiście tutaj na stół do salonu, super. Idź robić nowy wypiek, a to schowamy do lodówki. Tutaj musimy też, w przypadku artykułu napisz go, a następnie będziesz mógł go przesłać. Dostępny pod kategorią napisz na komputerze. W przypadku zdjęcia kliknij na zrobione zdjęcie, aby je przesłać. Okej. W takim bądź razie my musimy się też zająć tutaj naszą gazetką szkolną i musimy przesłać artykuł. Tak więc myślę, że jak odrobimy lekcję, to my sobie tutaj napiszemy właśnie artykuł do gazetki szkolnej i będziemy musieli go przesłać, tak więc tym się jeszcze zajmiemy dzisiaj koniecznie. Okej, więc zrobimy może ciasto z misiem polarnym. Dobra, to niech będzie ciasto z misiem polarnym, dawaj. A to nie ty, komu ja to kliknęłam. Ty masz odrabiać lekcję, sami. Sami ty miałaś robić. A co ty chcesz? Tak, będziesz zaraz czyścić, nie martw się. Ale chcemy jeszcze coś tutaj upiec. Wciąż mamy zbyt mało pieniędzy, żeby zrobić sobie szklarnię. Może ta wyprzedaż z tym stołem nam jakoś pomoże, jeżeli chodzi o nasze finanse, chociaż nie wiem. Nie wiem, czy tak będzie. Dobra, więc my musimy napisać artykuł do gazetki szkolnej. I będzie to w kategorii napisz, więc idziemy napisz. Napisz artykuł, super. O, mamy już czwarty poziom pieczenia. Jego ulubione miejsce to jest tutaj pod kominkiem, się wyleguje jak każdy kocurek. Patrzcie, jak te babeczki pięknie wyglądają. Niech ja sobie na nie spojrzę, pokaż mi je, kobieto. No śliczne są, śliczne są. No zaraz będziesz sprzedawać, kochana, zaraz będziesz sprzedawać. O, jest, prześlij artykuł, dobra, no to kochana, napisany artykuł twój. I teraz idziemy w kategorię napisz i prześlij artykuł. I teraz będziemy przesyłać ten artykuł i powinno nam się tutaj już ładnie zaliczyć. Zaliczyło nam się, w takim bądź razie zajmiemy się teraz naszymi czytelnikami na blogu. Zaangażowanie obserwatorów ogólnie i zrobimy tak. Posty ogólne nie dotyczą niczego konkretnego i są w większości ogólnymi informacjami stycznie związanymi z typem bloga. Nie mają tendencji do zdobywania trendów. Nie dają sławy, ani nie są polecane, ale przyciągają niektórych obserwujących i są zawsze dostępne. Okej, Viviana ma 1390 obserwatorów, napisała 11 postów, ma 0 wyróżnionych postów, osiągnęła 1 gwiazdkę na blogu i zebrała 0 za wsparcie bloga. Dobra, to odpowiedz na wiadomości. Odpowiedz na wiadomości. Musimy się ostro wziąć za naszego bloga, bo my chcemy mieć 3 gwiazdki. Jedna gwiazdka to dla nas za mało. Czat z obserwatorami. Mamy drugą gwiazdkę! Kurczę, patrzcie na to! Drugą gwiazdkę zyskaliśmy! Super! A gwiazdki bloga otwierają nowe i różne posty na blogu. Wszystkie posty zyskują teraz więcej obserwujących i oferują więcej możliwości na większą sławę i zwiększają szanse na polecanie postów. Świetnie! Świetnie, może trzeba było użyć innego filtra. Viviana zdobyła 0 obserwujących, ma ich 1490. No to zdjęcie nie poszło, ale super nam poszło, jeżeli chodzi o gwiazdki, tak więc ekstra. Dobra, więc na razie niech ona tutaj czatuje z obserwującymi, a potem poprosi o wsparcie i zobaczymy, jak to podziała. Natomiast ty, kochana... Boże, co ty robisz? Aha, ty w śmieciach tu grzebałaś chyba? Nie wiem, co ty robiłaś. Okej, nasze ciasto już zostało zrobione, świetnie. Viviana zdobyła 120 nowych obserwujących, ma ich teraz łącznie 1610. No, idzie nam mega, muszę powiedzieć, że idzie nam mega. Viviana zebrała 115 simoleonów i otrzymała 104 simoleony od obserwujących. Operator płatności nałożył opłatę transakcyjną. Okej, kochana, więc usiądź sobie ponownie. Jeszcze nie skończyłam z tobą, dziewczyno, tak więc siedź tutaj na chwilkę jeszcze. Czemu ty jesteś wkurzona znowu? I zrobimy tak, patrzcie na jej minę, nie mogę. To jeszcze raz weź tutaj z ogólnych. Napiszemy jeszcze jeden post osobisty, dawaj. Jejku,
Nie denerwuj się, nie denerwuj się tak. Napiszę jeszcze jeden post. Musimy jechać do góry z naszym blogiem. Patrzcie, latająca książka. Jak ją tutaj walnęłam. Niech to teraz z powrotem... Dobra, gdzieś to tu ułożymy na razie, bo... Okej, niech tu będzie. Potem to przyniosę z powrotem na lodówkę. 8. poziom umiejętności literackich. Świetnie, Viviana, naprawdę świetnie. Teraz może pisać fantastykę naukową. Super, bardzo nam się to przyda. Szczególnie jako młoda, dorosła, że ona będzie miała te umiejętności literackie tak wysoko. To nam się bardzo, 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 bardzo przyda. Mamy 17 godzinę. Trzeba byłoby zrobić jakiś obiad i nasz pieseczek jest bardzo brudny. Viviana zdobyła 120 nowych obserwujących znowu. I mamy 1730 obserwujących. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Kochana, jesteś głodna, więc myślę, że pójdziesz sobie coś zjeść. Ale najpierw myślę, że pójdziesz i sobie skorzystasz, a potem pójdziemy coś zjeść. Ale nie będziesz jadła tutaj tych... deserów z lodówki, bo to są desery, które my musimy sprzedać, ale myślę, że zrobisz z babcinych, może zrobisz, a może stąd zrobimy jakiś obiad, przygotuj jedzenie i zrobimy domowe jedzenie. I co byśmy mogli tutaj zrobić? Pasztet rybny, cannelloni ze szpinakiem i ricottą. A ty, kochana, już widzę, że zjadłaś, więc chodź tutaj i pobawisz się z koteczkiem, bo on tutaj miał, czy on by chciał, weź się, spytaj go najpierw, co się stało. Puffy czeka na czystą, pachnącą kuwetę. No i jest czysta, pachnąca kuweta, tylko że ona jest na zewnątrz. Musisz malutkiego wypuścić. Puffy, idź sobie skorzystaj, bo kuweta jest na zewnątrz, więc możesz sobie iść spokojnie. Aha, ty nie możesz iść, no to dobra, no to chodź, podnieś go i wyniesiemy go na zewnątrz, super. I teraz chodź z tej strony i posadź tutaj Puffy. Idź, kochana, posadź Puffy tam, żeby on sobie mógł skorzystać z kuwety. Nie możemy mu tutaj pokazać jakoś, nie, on sobie sam skorzysta. To raczej obiadokolacja, ale one jakoś wyjątkowo głodne nie są. Dobra, więc tą książkę zaraz będziemy gdzieś przenosić, tylko żeby nam się tutaj... zwolniło gdzieś miejsce. Co ci się dzieje? Okej, wszystko w porządku. Dobra, weźmiesz troszkę wosku, kochana. Weź troszkę wosku do twoich świeczek. Porozmawiaj sobie z twoją ciocią. Rozmawiaj o łamigłówkach logicznych, niech będzie. Okej, co byśmy mogli jeszcze ciekawego jej tutaj powiedzieć? Zaproś do patrzenia w gwiazdy, nie. Boże, czemu ty jesteś taka zdenerwowana? Vivi, no bez przesady. Trochę późno już na sprzedawanie, ale może akurat się ktoś pojawi. Może akurat się ktoś pojawi. Czemu nie? Powyciągamy to, co musimy na ten stół dać. Co my tutaj mamy jeszcze? To mieliśmy sprzedać, to, to i to. Okej. No i więc teraz przyjdziemy tutaj i otworzymy. Obejrzyj wyposażenie. I będziemy do tego wyposażenia chować to wszystko, co przygotowaliśmy na sprzedaż. Coś jeszcze mamy? Nic więcej nie mamy. Okej. Kochana, skoro ty już odłożyłaś, to weź może się przebierz, bo raczej w taki sposób ubrana nie będziesz sprzedawała, więc zmień sobie strój może na coś takiego i przyjdziesz tutaj i wyłóż towar na stoisko. Dawaj, na razie spróbujemy tutaj przed domem sprzedawać. Obsługuj stoisko. Ok, dobrze. Podnieś ceny i zrobimy, niech będzie... niech będzie 100% na razie. Na razie damy 100%, albo damy 200%, niech będzie. Podnieś ceny 200%. Nie wiem, czy o tej porze ktoś do nas przyjdzie, no ale dobra. Charakterystyka kota łowcy. Puffy to łowca, lubi wychodzić na dwór i gonić mniejsze stworzenia. Ciekawa jestem, gdzie on tam goni te stworzenia. Okej, kochana, ty idziesz tutaj sprzątać. Aha, bo jest zepsuta toaleta twoja. Myślę, że zatrudnimy złotą rączkę i znowu kasę stracimy na to, no ale niestety... niestety, bo sami jest tam teraz zajęta sprzedawaniem, więc musimy zatrudnić złotą rączkę. No, ale nikt tu nie przyjdzie, no bo trochę o tej godzinie, no nie wiem, czy ktoś się tutaj pojawi. Biedna sami, nikt nie chce kupić naszych wypieków. No chodźcie, kupcie coś od nas pysznego. Proszę kupić nasze wypieki. Dobra, a ty, kochana, przyjdziesz i weźmiesz pieska i go wykąpiesz, bo piesek jest bardzo brudny, no i będziemy musieli się spotkać, o, no i co? Idź i napraw, ja myślałam, że to klient, a to pan, który przyszedł nam naprawić nasz klopik, kurczę, może on by coś kupił od nas, jakiś wypiek, nikt nie przychodzi do nas kupować, my mamy takie fajne rzeczy, to jest jakości wspaniałej,
To też jest jakości wspaniałej. I to również, więc kurka wodna. A, Boże, jaka jestem głupia, ja nie rozpoczęłam sprzedaży. No czy to jest mądre, czy to jest mądre? Podniosłam ceny i wszystko i obsługuję stoisko, ale nie rozpoczęłam sprzedaży garażowej. No cudowna jestem po prostu. Okej. Dobra, wygląda na to, że wszystko jest naprawione. No mam nadzieję, gościu. Co ty naprawiłeś? Naprawiłeś nam toaletę. Dobra, super. A do tego on się dostać nie może tutaj. No to będziemy musieli po prostu wymienić, jak tylko więcej kasy zarobimy, bo to jest tak schowane, że tam się nikt nie dostanie. I tutaj śmieci są, widzę, że wywalone. O, mamy klientów. Chodź tutaj, zostaw Biankę. Nie ma czasu na Biankę. Chodź tutaj. Weź mi... Zachwalaj towar. I weź tutaj... Coś ona skupiła. Zachwalaj towar też. Kupiła od nas, dziękujemy bardzo, dziękujemy, pięknie. Kurczę, podnosimy ceny. Podnieś ceny, dawaj czysta. Mamy klientów, to trzeba to wykorzystać. Naprawdę muszę, o czemu? To dlatego może, żeśmy ceny podnieśli. Dobrze, wychwalaj też towar, zachwalaj towar, dawaj. No zobacz pan, jakie mamy fajne rzeczy tutaj, Castella. Mamy piękne ciasto z misiem polarnym. I mamy babeczkę cytrynową, pyszną, piernikową babeczkę, no proszę. Proszę kupować, bo to są piękne rzeczy. No proszę, kupuj. O, tu jeszcze drugi klient jest. Chodź tutaj. I zachwalaj towar. A na ten stoi się patrzy. No kupuj coś. O, czy to nie jest gwiazda czasem? To jest chyba gwiazda, coś mi się wydaje. To ty masz, facet, kasę. Kupuj coś od nas. Niech zarobimy troszkę. Dobra, mamy 1503 simoleony. Nie wiem, ile zarobiliśmy na tym jednym wypieku, który kupiła tamta pani. Stówę żeśmy stracili na naprawę klopika, więc... Zmęczona jesteś. No tak, kupił od nas ciasto z misiem polarnym. Super. Super. Mam już 1900. Jest kolejny pan. Dobrze, proszę. O Boże, to jest ojciec Joe. Ojciec Joe przyszedł. Zachwalaj towar. On jest policjantem. Dobrze, ojciec Joe przyszedł i tutaj jest jakaś pani, też zachwalaj towar. Kupisz coś czy nie kupisz? Osiągnięty drugi poziom charyzmy mamy, super. Im więcej charyzmy będziemy mieć, to tym lepiej będzie się sprzedawało nam chyba. Dobra, znowu zarobiliśmy 296 ekstra. No troszkę żeśmy zarobili, świetnie. Bardzo mi się to podoba. Piesteczku, gdzie ty idziesz? No i super. Patrzcie, 600! Okej, super, więc nie wiem, czy możemy to jakoś samodzielnie zakończyć, ale wszystko już sprzedaliśmy, więc spoko, nie musimy już nic sprzedawać. Schowaj do wyposażenia, kochana, twój stół. Jesteś zmęczona, więc tak. Myślę, że pójdziesz na górę, skorzystasz sobie, tak więc chodź, skorzystaj sobie, weźmiesz sobie szybki prysznic i pójdziesz spać, a my zawołamy tutaj, wydaj polecenie leżeć dla Puffiego. Niech Puffy wie, że to jest dla niego łóżeczko i może sobie tutaj przychodzić przecież i tutaj spać. No idź. Okej, tak więc dziewczyny już sobie poszły spać, a my będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam cieplutko za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!